Posłuchaj, jeśli ten towar nie dotrze do Korka Loma, obydwaj wpadniemy w nie lada kłopoty. Gdybyś kogoś znał, moglibyśmy podzielić się po połowie. Cóż, znam pewnego człowieka w nowym obozie. Nie zainteresowałoby go nasze żele. Ale gdyby guru złapali się na gorącym uczynku, rzuciliby cię na pożarcie węża. Ja o niczym nie wiem, jasne? Dobra, kto będzie odbiorcą w nowym obozie? Myślisz, że podam ci imię, a ty ulotnisz się z całym towarem? Tak łatwo ci nie pójdzie. Chcę 50 bryłek rudy za to. Wtedy pogadamy. 50 bryłek to uczciwa cena, proszę bardzo. Dobra, słuchaj. Facet nazywa się Cyfer. Znajdziesz go pewnie w karczmie na ulicy. Bądź ostrożny i nie daj się zrobić w koniu. Ale jeszcze mu spytę. Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebie sobie wyje, Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebie sobie w jajach? Dobra. Mamy... Zaraz. Pagienne ziele 50. Raz, dwa, trzy, porozmawiajmy z nim. Balnet Beck. Kim jesteś? Jestem gór z obozu na Bagie. Moi słudzy mówią na mnie Balnet Beck. Słudzy? Nie widzę tu żadnej służby. O, ależ oni są wszędzie. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. Rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj, mógłbyś pomóc mi przekształcić to bagno w ogromną łąkę pełną kwiatów. Może zaczniesz beze mnie. Wrócę niedługo. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. Nie pomoże? Sam sobie nie pomożesz. Jest nie bez znaczenia, w końcu przy palecie się stoi. Dała prawie nowe, no to nie liczę tu. Handlowałam już obuwie. Gdzie są jeszcze magenny ziele? Ile można zerwać? Ciekawe. Buciki dla piesków, to też jest obuwie. Dobra, zaczynajmy, to ja tam 1200, 1300. Idziemy zrywać wszystko, co jest. Piekielniki sobie odpuszczę. Przyda mi się te zioła uzdrawiające 5 chyba, czy 10? Wiem, co tam się zdarzy dalej. Naukowe podejście do oceny ryzyka. 80 max. Ale każdy szacuje je po swojemu.
narciarskich. Z tą kontorą. Tylko się przeglądam, co się będzie działo. Czy odpuszczasz? Tak, tak. Zaraz się powoli denerwować. Nie muszę pierdolić. Piątek, nie, ja odpuściłem. Nie wiem, 250. 300, tak? 375, 300. Ja się uczę dopiero takiej bardziej odważnym, bo jak jadę nawet na hurtownię, to czasami biorę bardzo mało rzeczy, bo na przykład ja się boję, że to zostanie, nie? Więc ja taką swoją barierę teraz trochę prze... Ryzyko jest już spore. 7-7, szczęśliwa liczba. Bo nie będzie szczęśliwa, odpuszczam. A, dziękuję. Życie to szachy, że sami lepiej nie wykonać ruchu, niż wykonać zły. O, kobieca solidarna. Oj, dziękuję, dziękuję. Kobiecie, nie ma co płakać. Może nie swoje spełniła. Lalek, Julita chciała i Julita. A Kamil mimo wyższej matematyki nie ma, a też chciał. Przybywam z polecenia Bala Oruna. Mam wziąć wszystko, co udało się wam zebrać do Korkalona. I co, myślisz, że to takie łatwe? Każdy mógłby się tutaj zjawić, mówiąc, przysyła mnie Bal Orun. I co wtedy? Mam wydać całe ziele byle w łuczędze? Jeśli mnie wierzysz, sam go o to zapytaj. Mam lepszy pomysł. Jeśli chcesz nas przekonać, że jesteś tym, za kogo się podajesz, wyświadczysz nam drobną przysługę. Co mam zrobić? To tylko drobiazg. Praca na bagnach nie należy do najbezpieczniejszych. No i roi się tu od tych przeklętych przywidioknic. Gdyby ich tutaj nie było, nasza praca stałaby się o wiele bardziej... Lokuje mnie. Niestety lokuje mnie. Kurde, lokuje mnie. Dobrze, że nie wczytało. Chcę to zabrać. Dziękuję. Dobra. Dobra. Trzeba zabić te, ale to się szybko zrobi. Już jesteśmy piątym poziomem, więc... Ale może się coś zrąbać? Czy może się zrąbać? Kurwica może być nieśmiertelny, czy coś takiego. Nad wodą może być. Jeszcze ten. Proszę.
Nie widzę już żadnych krwiopijców w pobliżu. Przecież widać kilka z nich w odległości nie większej niż 20 kroków. Tak łatwo się nie wybijesz. Gdzie? Dwadzieścia kroków. Nie pomyślałabym nigdy w życiu, że tam będzie super łódź. No nie, nie w tej palecie, że się nie zmieści. To jest to samo. Oto trzy pustówki, żyj się do tańczy kolejne trzy. 350. Piękne są. A po 360, jeżeli nowe, to za 200 zł. Tak jak już Teresa będzie na Wytłukłem wszystkich. Halo, wytłukłem wszystkich. Medal z kartofla, proszę. Z ziemniaka, nie? Sorry, ziemniak. Gdzie ty lokujesz jeszcze jakiegoś krwiopijcę? Dobra, można i tak. A tutaj to było. A tutaj. No nie, dobra, wczytam. Wirana. Chcę, żebyś żył, będzie expa trochę. Żyje. Ten kurde. Jakby ktoś chciał wiedzieć. O ten krwiopica. I już jest wolny. To jest 120 kroków. Nie widzę już żadnych krwiopijców. 500 doświadczenia, super. Robala w polu widzenia. Odwaliłeś kawał solidnej roboty. Cóż, albo jesteś po naszej stronie, albo jesteś skończonym idiotą. Nikt inny nie podjąłby się takiego zadania. Ale skończony idiota nie próbowałby mnie wykiwać, co nie? Masz to wszystko, co udało nam się zebrać. Zanieś to do Korkaloma. Jakby zaczął narzekać, że to za mało, możesz mu powiedzieć, żeby sam ruszył tutaj swój zadek i przekonał się, jak ciężko musimy harować. Zadek, oj, 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 oj. Naprawdę. Teraz porozmawiamy z tym w chatce. On jest... On ucieka od cienia węża. Normalnie... Wąż może być daleko. Wyrąbałem wszystkich. Wszystkie. Pomarańczowo-zielone. O, nie wszystkie. To się przyda. Przyda się, oj, przyda się. Co tu robisz?
Czy pozwoliłem ci się do mnie odezwać? Tylko żartuję. Te cholerne świry zaczynają mnie już denerwować, dlatego tu jestem. Nie odzywaj się do mnie. Módl się o łaskę śniącego. Twoje zadanie jest szczególnie ważne. Przy tych ludziach można w nich zwariować. Nic dziwnego, że mieszkają tam sami wariaci. Jestem Szrat, nowicjusz pierwszego stopnia. I będę nim już do końca życia. Chciałbym dołączyć do bractwa. Możesz mi pomóc? Chcesz tu zamieszkać? A ja zastanawiam się właśnie, jak stąd uciec. Moglibyśmy przemierzyć całą kolonię, odciążyć kilku frajerów z ich gotówki, zebrać trochę rudy. Co ty na to? Jasne, trzymajmy się razem. Chodź za mną. To właśnie chciałem usłyszeć. Chodźmy. Nigdy nie robiłem tego. Nigdy nie zaprowadziłem go tam, gdzie chcę być. Odpuszczę go. Zginął. Ups. Mamy 3. Naprawdę 3? Więcej było. Było więcej. Może zwykłe. I się dołączamy do nowego starego wozu. Karkalom jest tutaj, bo ktoś nie wiedział. Codzienną porcję ziela. Daj mi to.